Niedzielna Loża Radiowa. W niedzielnym programie wita Państwa Aneta Skomorowska-Kobza i Maciej Dudek, który program realizuje, a w programie biorą dzisiaj udział parlamentarzyści, posłanka Marcelina Zawisza, Lewica. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry. Senator Jerzy Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Poseł Ryszard Galla, Mniejszość Niemiecka. Witam, panie pośle. Witam serdecznie, dzień dobry. Poseł Tomasz Kostuś, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Witam panią redaktor, witam państwa, dzień dobry. Poseł Janusz Kowalski, Solidarna Polska, Zjednoczona Prawica. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Poseł Witold Zembaczyński, Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, kłaniam się. Także Paweł Nakonieczny, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie, Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Piotr Pancześnik z Porozumienia, czyli też Zjednoczona Prawica. Dzień dobry. I Robert Tistek z Kukiz 15. Witam. Dzień dobry. Dzisiaj dwa tematy. Pierwszy to plan Nowy Ład, Polski Ład, nazywany tak już od wczoraj. Wsparcie dla rodzin, zwiększenie wydatków na zdrowie do 7% PKB, podwyższony pierwszy próg podatkowy i likwidacja umów śmieciowych to tylko niektóre założenia tego Polskiego Ładu zaprezentowanego wczoraj przez Zjednoczoną Prawicę. Zapowiedziano też m.in. pomoc w zakupie mieszkań, możliwość pracy bez podatków dla emerytów i jeszcze wiele innych zmian, których nie wymienię, żeby po prostu zostawić więcej gościom czasu w programie. Opozycja krytykuje założenia Polskiego Ładu, pisząc w internecie m.in. tak: propaganda, PiS i państwo dla swoich, więcej socjalizmu, więcej etatyzmu. Wasze obietnice istnieją tylko w rzeczywistości PowerPoint. Panie senatorze, pytanie do Jerzego Czerwińskiego z Prawa i Sprawiedliwości. To jak to jest z tym Polskim Ładem? To tylko PowerPoint? Szanowni Państwo, ja te malkontenstwo opozycji podsumuję jednym zdaniem tytułowym artykułu, którym Onet określił to, co się dzieje ostatnio. A wiadomo, że on nie należy do przyjaciół Prawa i Sprawiedliwości. PiS nokautuje opozycję. I tyle na temat tego, co opozycja ma do powiedzenia. Zaś poważnie, bo zwracam się przede wszystkim do słuchaczy Radia Opole. Polski Ład jest programem w pełni, pełnym, kompleksowym programem społeczno-gospodarczym, który ma zadanie, dwa zadania. Jedno to przyspieszenie wyjścia z sytuacji pandemicznej, właściwie popandemicznej. I drugie to jest jak najszybsze osiągnięcie przez Polskę poziomu rozwoju państw zachodnich. I w tym celu w 10 obszarach, ja ich nie będę tutaj jakby przytaczał, chociaż jeśli można, to potrę, jeśli będzie czas. W każdym z tych obszarów, w kilku lub kilkunastu punktach, Polski Ład streszcza, co chcemy zrobić, ale nie tylko, że co chcemy zrobić, ale także co zrobimy. Pamiętajmy, że rządy Prawa i Sprawiedliwości mają jedną cechę. To, co zostaje obiecane, to jest po prostu zrealizowane. A o tym świadczy chociażby to, że w trakcie podpisywania tego dokumentu byli obecni trzej przywódcy ugrupowań, którzy wchodzą w skład Zjednoczonej Prawicy. Co to oznacza? Po pierwsze, jest wola polityczna. Po drugie, będą już za chwilę pieniądze, po części także z Unii Europejskiej, te 770 miliardów, które zostały wynegocjowane ostatnio. Oczywiście po ratyfikacji, która mam nadzieję będzie jak najszybciej. No i po trzecie, chyba najważniejsze, mianowicie jest nadzieja w narodzie. Ten Polski Ład ma podtytuł Nowa Nadzieja i on ma temu służyć między innymi, aby z tego marazmu, z tego, co było do tej pory, z tego, ja nie mówię o kwestiach rządowych, mówię o kwestiach covidowych, żeby z niego jak najszybciej wyjść, żeby po prostu ludzie poczuli się lepiej, swobodniej i poczuli, że państwo o nich dba. I te główne pola, nazwałbym to pomocy, są skierowane głównie do tych, którzy pomocy potrzebują najbardziej. Dziękuję bardzo, senatorze. Rodzin wielodzietnych, osób starszych i tak dalej. Co do szczegółów, jest specjalna strona internetowa. Tam można wszystko przeczytać, oczywiście. Dziękuję bardzo, senatorze. Zostawmy czas dla pozostałych gości. Poseł Nowoczesna, Koalicja Obywatelska, Witold Zembaczyński. Panie pośle, to co zrealizowane, to co obiecane, to zrealizowane? Na pewno nie. Jest tego długa lista, ale zaskoczę państwa, bo zacznę swoją wypowiedź od tego, że cieszę się z jednego punktu w tym planie, mianowicie z kwoty wolnej
od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych, a mówię to jako autor ustawy o kwocie wolnej właśnie w tej wysokości, którą przedłożyłem w Sejmie w 2015 roku. I wtedy ci sami przedstawiciele PiS-u mówili, że tego się nie da zrobić, to jest niemożliwe. Okazało się, że jak wyczerpali wszystkie inne sposoby, to rzeczywiście sięgnęli po to rozwiązanie, które jest bardzo oczekiwane i z tego akurat się cieszę. Ale tak poza tym punktem, no to trzeba przyznać, że z tego, co przedstawił wczoraj PiS, wynika, że chce być regulatorem wszystkiego w Polsce. Chce dostarczać gaz, prąd, wodę, paliwo, pracę, wszystkie media, usługi bankowe, mieszkania. Również drukować wyroki. No i do tego łupić przedsiębiorców, bo prawda jest taka, że te propozycje są skrojone wyłącznie pod wyborcę PiS, czyli osoby mało zarabiające z małych miejscowości pod emerytów. To nie jest żaden cywilizacyjny skok na zmianach, które zaproponował PiS w tej chwili, no bo powiedzmy sobie szczerze, to są w tej chwili zapowiedzi, a nie ustawy, najbardziej stracą samozatrudnieni, czyli jest to uderzenie w 1 600 000 osób w Polsce, którzy są przedsiębiorcami bardzo często. Poza tym, no na przykład podniesienie nakładów na służbę zdrowia do 7% w 2027 roku. No dziękuję bardzo, ale ja bym chciał zobaczyć jakieś efekty reformy służby zdrowia tu i teraz, a nie coś takiego. No Polski Ład to też jest dowód na fiasko strategii odpowiedzialnego rozwoju, którą firmował wcześniej Morawiecki. Więc jaką mamy pewność, że tak jak upadła tamta jego strategia, że ten Polski Ład nie okaże się tylko blefem i niewypałem? Gdzie jest 100 tysięcy mieszkań, które obiecywali, czy samochody elektryczne, to może oczywiście namnażać na przykładach tego, jak nie dotrzymali swoich obietnic, ale to, co mnie najbardziej niepokoi, że PiS, jak gdyby miał teraz historyczną szansę na to, żeby wykorzystać środki na taki naprawdę impuls rozwojowy dla Polski, ale jednak postanowił skupić się wyłącznie na propozycjach stricte wyborczych i do tego w bardzo sprytny sposób, ale jednocześnie niepokojący, jak gdyby minować takie pole pomiędzy relacjami między ludźmi na różnych poziomach, czyli między miastami a wsiami, między bogatymi a biednymi, starymi, młodymi. To jest taki kolejny sposób na to, żeby tworzyć konflikt i w takiej oto taktyce Kaczyński czuje się najlepiej. Dlatego ja uważam, że to można podsumować jako nie nowy ład, ale właśnie nie ład PiS-u. No bo jeżeli władza właśnie wczoraj ogłosiła nam, że podnosi stawki podatków z 17 do 24,75% oraz 32 do, uwaga, 39,75% i jeszcze robi to w tak nietransparentny, pokrętny sposób, że znosi możliwość odliczania składki NFZ od PIT, no to jestem wysoce zaniepokojony. No i na drugim właśnie biegunie tej dobrej ręki Jarosława, która będzie znowu obdzielać pieniędzmi wybrane sektory swojego elektoratu, są przedsiębiorcy, są samozatrudnieni i oni muszą się liczyć łącznie z klasą średnią, z większymi obciążeniami podatkowymi. Oczywiście PiS tego wczoraj nie powiedział, więc ja stoję po stronie tych osób, które dzisiaj są niestety pod presją wyższych podatków. Podkreślał poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński. Poseł Janusz Kowalski, Solidarna Polska, Zjednoczona Prawica. Pan prezes Jarosław Kaczyński wczoraj przypomniał, że takim znakiem rozpoznawczym rządu Zjednoczonej Prawicy to jest oczywiście polityka społeczna, to jest 500+, to jest wsparcie dla seniorów, wsparcie dla dzieci. I nie byłoby polityki społecznej, gdyby nie to, o czym powiedział pan minister Zbigniew Ziobro, czyli o tych zmianach prawnych, autorskich zmianach prawnych ministra Zbigniewa Ziobro, które zostały przegłosowane przez Sejm w styczniu 2017 roku, co spowodowało, że od 2017 roku, od lutego i marca, no drastycznie na szczęście zaczęły rosnąć wpływy do polskiego budżetu, jeżeli chodzi oczywiście o VAT. Mafie VAT-owskie przestały funkcjonować. Mówię o tym dlatego, że dzisiejsza zapowiedź, szczególnie tej części programu Bezpieczeństwo Plus, jest dalsza właśnie walka z tymi wszystkimi grupami przestępczymi, które już na szczęście od wielu lat nie czują się bezpiecznie w Polsce. I to jest, myślę, znak rozpoznawczy właśnie rządów Zjednoczonej Prawicy, że miliony Polaków czują korzyści realne w swoich budżetach i to, że dzisiaj możemy podwyższyć
kwotę wolną od podatku, to jest właśnie zasługa tej polityki związanej z uszczelnianiem systemu podatkowego, której symbolem są działania ministra Zbigniewa Ziobro. Nie byłoby miliardów złotych na 500+, nie byłoby miliardów złotych na podwyższenie kwoty wolnej od podatków, nie byłoby również tego, co zapowiedzieliśmy dzisiaj, czyli obniżenia podatków dla prawie 18 milionów ludzi, gdybyśmy nie uszczelnili systemu VAT-owskiego, gdybyśmy pozwalali mafiom VAT-owskim, które hulały w latach 2007-2015, że czasów Platformy Obywatelskiej. Platforma miała wielką swoją szansę. Mogła dokładnie to samo zrobić. Mogła zrobić 500+. Mogła dać miliardy polskim rodzinom. Wolała jednak tolerować mafię i ta doktryna Grasia, który dokładnie w 2015 bodajże roku mówił właśnie w tej słynnej, na tych słynnych nagraniach, że warto po prostu, nie opłaca się być przestępcą związanym, nie wiem, z narkotykami czy z przestępczością zorganizowaną, tylko po prostu warto po prostu prowadzić firmę, która zajmuje się oszukiwaniem na VAT. I to jest właśnie nasze motto. I dzisiaj program Polski Ład jest programem, który ma pomóc wyjść w Polsce na prostą po czasie pandemicznym, ale z drugiej strony jest programem właśnie społecznym, który pozwoli prawie 18 milionom Polaków odczuć pozytywne efekty rządów Zjednoczonej Prawicy w swoich portfelach. I ostatnie zdanie, jestem przekonany, że ten rząd, że ten program całej wspólnej Zjednoczonej Prawicy, a więc Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, jak i Porozumienia, pozwoli nam wygrać wybory. Ja nie ukrywam, że mam też swój mały wkład do tego programu. Są dwie ustawy, które zgłosiła być duża reforma KSH w kodeksie spółek handlowych i innowacyjna ustawa o akcjonariacie pracowniczym. Dziękuję bardzo. To był poseł Janusz Kowalski, Solidarna Polska, Zjednoczona Prawica, a teraz posłanka Marcelina Zawisza z Lewicy. Ja zadałam sobie trochę trudu, żeby przeczytać cały ten program, nie tylko to, co zostało powiedziane na konwencji. I mam kilka uwag. Znaczy, jest tam kilka rzeczy, które nam się podoba jako lewicy, szczególnie, że one są po prostu zbieżne z naszym programem. Oczywiście z ewentualnym poparciem lub krytyką będziemy czekać do pojawienia się ustaw, w związku z czym tylko tak właśnie wspomnę, że między innymi chodzi właśnie o zwiększenie tej progresji podatkowej, ale też o wprowadzenie kwoty wolnej, co tutaj się już również pojawiło. To znaczy, ja bym się chciała odnieść do jednej konkretnej rzeczy. To znaczy, dlaczego Polki nie chcą w Polsce rodzić dzieci? Dlatego, że tak naprawdę problemem jest brak mieszkań, problemem jest strach przed utratą pracy i niskie zarobki. I teraz patrzę w ten Nowy Ład i słyszę nieustannie, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało wspierać rodziny, powstawanie rodzin i tak dalej. I co widzę? Widzę kredyty mieszkaniowe, dopłaty do kredytów, z czego ucieszą się tylko banki i deweloperzy. To spowoduje, że tak naprawdę ceny mieszkań jeszcze bardziej poszybują w górę. W związku z czym młodych ludzi jeszcze mniej będzie stać na te mieszkania. Mówimy o ludziach, którzy jeszcze nie założyli rodziny, ale bardzo by chcieli. Albo o ludziach, którzy już mają jedno dziecko i co prawda marzą o kolejnym, ale po prostu boją się, że ich nie stać. Co trzeci Polak i Polka mieszkają między 25 a 34 rokiem życia, mieszkają z rodzicami. I to są ludzie, których nie będzie nadal stać na mieszkanie, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość wycofało się rakiem z budowy mieszkań na wynajem. To jest po prostu sytuacją tak naprawdę absurdalną. Brakuje nam w Polsce 2 miliony mieszkań. Młodzi ludzie, mając doświadczenie emigracji, wiedzą, jak żyją ich koledzy i koleżanki, czy to w Niemczech, czy w Austrii, czy we Francji. Tam się mieszkania wynajmuje i to nie za całą czy 50% swojej wypłaty, tylko tak naprawdę po prostu za symboliczne maksymalnie 30% do 30% wynagrodzenia. Jeszcze minutka, ponieważ czynsze są regulowane. Kobiety boją się utraty pracy, boją się utraty zarobków, ponieważ wiedzą, że nie ma w Polsce żłobków. W Polsce brakuje 370 tysięcy miejsc w żłobkach. Tymczasem co znajdujemy w Nowym Ładzie? Bo marszałek Witek zapowiadała budowę nowych żłobków, powstanie nowych miejsc w żłobkach. 10 tysięcy. Na 370 tysięcy miejsc, których brakuje, Prawo i Sprawiedliwość planuje zorganizować 10 tysięcy. I ostatnia rzecz. 7% na zdrowie w 2026 roku? Przecież to jest sytuacja absurdalna. Mamy ludzi, którzy umierają tu i teraz. Mamy najwięcej nadmiarowych śmierci w całej Europie.
I sytuacja jest naprawdę dramatyczna. To znaczy nasza ochrona zdrowia jest skrajnie niedofinansowana. Pielęgniarki, pielęgniarze, lekarki, lekarze wyjeżdżają z Polski i już mówią, że po pandemii również wyjadą ze względu na to, w jaki sposób się ich traktuje, w jaki sposób jest zorganizowany system ochrony zdrowia. I zamiast już teraz dofinansować ochronę zdrowia, to Prawo i Sprawiedliwość mówi, że robimy to za 6 lat. Dziękuję za 6 pani lat poseł. To naprawdę jakby jest za późno, dużo za późno. Marcelina Zawisza. Ona czeka na to, żeby Prawo i Sprawiedliwość się nią zajęło. Dziękuję więc bardzo. Sugeruję wzięcie się do pracy i naprawę ochrony zdrowia. Dziękuję. Kropka, dziękuję bardzo. Piotr Pancześnik, Porozumienie Zjednoczona Prawica. Więcej zarzutów, tym większa mój optymizm, bo do tej pory wszystkie zapowiedzi tych tragedii, jakie spowodują polityka Zjednoczonej Prawicy w ustach opozycji powodowała, że mam nadzieję, że to się na pewno nie spełni. Rozwinięcie programu zrównoważonego rozwoju to jest nowy ład. Rozwinięcie, więc nie zaprzeczenie, nie zarzucenie, tylko rozwinięcie. Jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, to tutaj było wielkie 1 600 000 ludzi na samozatrudnieniu. To są ludzie, którzy tak naprawdę mówiąc często z trudem wiążą koniec z końcem i kwestia większej kwoty wolnej od podatku to będzie bezpośrednio dla nich korzyść. Uzyskanie możliwości dodatkowych środków. Jeżeli chodzi tutaj o budowę mieszkań, no to myśmy zgłosili w ramach porozumienia kwestię, że fundusz, rządowy fundusz inicjatyw lokalnych będzie trwałą subwencją, a gminy, które zaangażują się w budowę mieszkań, otrzymają rządowy grant w wysokości 10% na inwestycje towarzyszące, czyli infrastrukturę takich mieszkań, wokół takich mieszkań. Zapowiadamy też zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych, to jest też nasz projekt i w tym momencie więcej polskich firm będzie mogło sięgnąć po pieniądze, które będą wydawane w ramach kontraktów publicznych. Ujednolicenie, tutaj jest też sprawa bardzo ważna, no kwestia wrócę do mieszkalnictwa, niewielkie domy do 70 metrów kwadratowych bez konieczności uzyskania na podwórku. To jest oferta dla małych lokalnych środowisk. W tym momencie, jeżeli gminy skorzystają z subwencji rządowych, będą przygotować tereny pod budownictwo. Nie dotyczy to prawdopodobnie wielkich miast, ale ta kwestia będzie ułatwiała pozyskanie lokum dla ludzi mniej zamożnych. Jeżeli chodzi o jej program, że nie ma tutaj zapisane, ale duże programy inwestycyjne to są programy w infrastrukturę, które napędzają gospodarkę. Na całym świecie się tak dzieje, że duże programy infrastrukturalne napędzają gospodarkę i zapowiedź 500 000 nowych miejsc pracy w przypadku, gdy mówimy o tym, że Polska ma w tej chwili jeden z najniższych wskaźników bezrobocia, no to już jest bardzo poważny impuls ekonomiczny. Dziękuję bardzo. Piotr Pancześnik z Porozumienia Zjednoczona Prawica. Teraz poseł Tomasz Kostuś, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Opozycja krytykuje przedstawiony program społeczno-gospodarczy, przypominając niezrealizowane obietnice i programy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, dopytując o ich wiarygodność. Gdzie są, pani redaktor, szanowni państwo, drony, promy, samochody elektryczne, lukstorpedy, mieszkania na wynajem czy mosty? Jaki jest urobek tych 5 lat? Jaki jest bilans wiarygodności wyborczych Prawa i Sprawiedliwości? Przypominam, największa umieralność po 1945 roku. Kolejki do lekarzy specjalistów jeszcze przed pandemią, one się mocno wydłużyły. Mamy drugie miejsce w Europie, jeżeli chodzi o największy wzrost cen mieszkań w Europie. Mamy wreszcie pomniki niegospodarności, takie jak na przykład elektrownia w Ostrołęce za prawie 2 miliardy złotych. Mamy największe zadłużenie szpitali,
największe zadłużenie seniorów, wydłużenie czasu postępowań sądowych, podwojony import węgla z Rosji. Mamy wreszcie najniższy poziom inwestycji od 25 lat, spadek o 25 pozycji. No i wreszcie światowy ranking radzenia sobie z kryzysem pandemicznym, opracowywany co roku przez agencję Bloomberg, pokazuje, że spośród 53 państw jesteśmy sklasyfikowani na 52 pozycji. To jest ten bilans, to jest ta wiarygodność. Natomiast jeżeli miałbym oceniać tutaj czas, miejsce, formę, oprawę, to w tym wymiarze takim wizerunkowym, PR-owskim, wyborczym, to strzał w dziesiątkę, bez wątpienia. Czas to przede wszystkim wiosna, luzowanie obostrzeń, tak, a więc wracamy do normalności, zapominamy o przeszłości. To taki pokaz siły, jesteśmy liderami w Europie pod każdym absolutnie względem. Za moment wyprzedzimy najbogatsze kraje, wszyscy będą szczęśliwi. Warunek przyjęcie i wdrożenie Polski. Jego ładu. Ale przede wszystkim tutaj znowu Jarosław Kaczyński pokazał skuteczność, bo pokazuje, że Zjednoczona Prawica odzyskała jedność, odwraca uwagę od przeszłości, a więc, że rząd nie radził sobie z pandemią, że mamy nierozliczone afery, na przykład te zakupowe z respiratorami, maseczkami, przyłbicami, nie będę tego rozwijał. Odwraca uwagę od kolejnych bardzo, bardzo krytycznych raportów sekund. Najwyższej Izby Kontroli, na przykład w sprawie wyborów kopertowych i ogniskuje tą uwagę społeczną, medialną, polityczną na pomysłach PiSu. No niestety opozycja znowu będzie musiała grać na boisku i zasadach wyznaczonych przez Jarosława Kaczyńskiego. Mówił poczekajmy, panie Tomasz redaktor, Kostuś na konkretne projekty ustaw. Poczekajmy do września. Wtedy rząd pokaże, co rzeczywiście ma i wtedy rozpocznie się rzeczowa, merytoryczna, polityczna debata. Tomasz Kostuś, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Robert Tistek z Kukiz 15. Paweł Kukiz powiedział, że w Polskim Ładzie uwzględniono niektóre postulaty właśnie ugrupowania Kukiz 15, panie Robercie. Tak, kwota wolna od podatku. To jest chyba jedyny postulat, który został uwzględniony z tego, co do tej pory się zapoznałem. Zobaczymy, co będzie dalej, bo tak powiem, tak, szczegółów tego nowego Polskiego Ładu jeszcze nie mamy, więc z tym ciężko jest powiedzieć, co tam w środku jeszcze będzie. Dla mnie osobiście przede wszystkim te rzeczy, które zostały w tej chwili opublikowane, to wzmocnienie sektora bankowego niestety. Trochę oszukana właśnie ta kwota wolna od podatku, bo niby mamy kwotę wolną od podatku podniesioną do 30 tysięcy, ale nie odliczamy składki zdrowotnej, w związku z tym dalej mamy opodatkowanie na poziomie 8%. Czy tam 9%, które nie będzie już wliczane do obniżenia tego podatku, który mamy do zapłacenia. Czyli dalej jesteśmy opodatkowani kwotą tych 8%. I niestety przeniesienie jakby po raz kolejny brak zrównania polskich przedsiębiorców z koncernami międzynarodowymi, czyli nie uwzględnienie, czyli żadnego mechanizmu nie wskazano, w jaki sposób koncerny międzynarodowe, które wyprowadzają pieniądze z Polski w sposób legalny, robią tak wszędzie, na całym świecie, ale w jaki sposób te pieniądze mogłyby zostać w Polsce. My proponowaliśmy między innymi na przykład od 2015 roku w naszej strategii dla Polski, którą szliśmy do wyborów w 2015 roku, podatek obrotowy, który byłby płacony niezależnie od przez wszystkich. I wtedy nie trzeba byłoby mieć problemu z tym, skąd wziąć pieniądze na właśnie tą kwotę wolną od podatku, bo wtedy wszyscy przedsiębiorcy płaciliby. W tej chwili według tego, co zdążyłem się zauważyć, jeżeli chodzi o podatki, jestem księgowym, w związku z tym to mnie, na tym się najbardziej znam, w związku z tym popatrzyłem. Jeżeli te rozwiązania podatkowe, te rozwiązania, które są odnośnie właśnie kwot wolnych podatku, podniesienie tego progu podatkowego,
i te wszystkie inne rozwiązania związane z podatkami, czyli na przykład praca tylko na umowę o pracę bez innych umów, gdzie wiele jest sektorów gospodarki, które pracują na umowach zleceniu i innych rzeczy, to powoduje to, że przeniesienie jakby obciążenia kosztami tego wprowadzenia tego polskiego nowego ładu znowu jest na małych, średnich przedsiębiorcach, którzy wypracowują największy wpływ do budżetu. Dziękuję bardzo. To był Robert Tistek z Kukiz 15, a teraz poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla. Panie pośle. Tak, panie redaktor, szanowni państwo, Polski Ład to dokument, który tak naprawdę dzisiaj mógłby być bardzo wzorcowym dokumentem wyborczym. Natomiast musimy pamiętać o tym, że przedstawia go w tej chwili Zjednoczona Prawica, która rządzi w Polsce, więc tutaj naprawdę powinniśmy podejść do tego dokumentu no, bardzo, bardzo, bardzo rozważnie. Ja zadałbym pierwsze pytanie, jak się ma strategia odpowiedzialnego rozwoju, która została przez rząd przyjęta w 2017 roku do Polskiego Ładu? Pan senator Czerwiński powiedział, że jest Polski Ład to program społeczno-gospodarczy. No, ja muszę powiedzieć, że on jest chyba w przeważającej części społeczno-socjalny, a ten gospodarczy to tak nie za bardzo jest zauważalny. Oczywiście zgodzę się z moimi przedmówcami co do kwestii związanych z kwotą wolną od podatku. To są rzeczy, które praktycznie od prawa do lewa były postulowane już przez wiele lat w polskim parlamencie. Więc myślę, że to jest spełnienie pewnej obietnicy, ale także i pomoc szczególnie tym najmniej zarabiającym czy też emerytom. Natomiast powinniśmy zadać sobie pytanie, to będzie ponosił skutki tych wszystkich rozwiązań, które się wprowadza. Kto będzie musiał jakby zadbać o to, aby te środki, mówiąc księgowo, znalazły się po stronie przychodowej. Więc to jest pytanie, no, na które chyba mój przedmówca częściowo odpowiedział, czyli obciążenie gospodarki, obciążenie właścicieli przedsiębiorstw, prawda, i tych, którzy no, są, powiedziałbym, tutaj w tej grupie najwyżej zarabiający. Brakuje mi w tym wszystkim na pewno elementu związanego z planem gospodarczym, z takim planem, który no, dzisiaj szczególnie jest nam potrzebny, ponieważ jesteśmy w tej zapaści pandemicznej i tutaj gospodarka ma niesamowite problemy, a tutaj nie widać w ogóle dobrych rozwiązań, a wręcz próbuje się jakby na bazie tych podmiotów gospodarczych no, szukać środki, które pozwolą na realizację tych obietnic w obszarze społeczno-socjalnym. Mówił poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla i dyskusję w tym temacie podsumuje Paweł na Konieczny z Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, Pani Redaktor, chciałem zacząć od takiej refleksji i cofnięcia się wstecz o 12 lat. Ja jako człowiek 40-paroletni byłem wtedy w okresie zakładania rodziny, rodziły się moje dzieci i taka recepta od włodarzy, od rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u była taka, że trzeba wyjechać za granicę, wziąć kredyt, ewentualnie zmienić zawód i wtedy może będzie stać kogoś na mieszkanie, może będzie stać kogoś na to, żeby godnie żyć, żeby pojechać z rodziną na wakacje, żeby mieć więcej niż jedno dziecko, żeby w ogóle mieć dziecko. Ta ekipa nieudasiów, imposybilistów została odsunięta od władzy i teraz tak na dobrą sprawę po kilku latach nie ma żadnego pomysłu, żadnej recepty, nie jest w stanie narzucić żadnej agendy programowej do dyskusji. Ja się bardzo cieszę, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica zaprezentowały Nowy Ład, bo przynajmniej opozycja w jakiś sposób może się uaktywnić, może pokazać, że ma coś do powiedzenia. No niestety na razie niewiele z tej dyskusji wynika, bo to jest zarzucanie, że coś tam nie zostało zrobione, albo coś zostało zrobione źle. Ale mam wrażenie, że najbardziej boli przedstawicieli opozycji to, jak widzą uśmiechniętych ludzi, jak widzą rodziny, jak widzą dzieci, które z rodzicami mogą pojechać na wakacje, jak mają gdzie mieszkać, jak budują swoje nowe domy, jak kupują mieszkania, jak kupują swoje nowe ubrania. I ta radość tych ludzi opozycję martwi, bo każdy sukces rządu to jest porażka opozycji. I
no co ma innego opozycja do zaproponowania dzisiaj? No krytyka Nowego Ładu, każdej decyzji rządu Zjednoczonej Prawicy jest jedynym rozwiązaniem, na jakie opozycja sobie może pozwolić. Tak więc czuję bogatych na biednych, pracujących na emerytów, bezdzietnych na ludzi z dziećmi, zdrowych na chorych i tak dalej, można to mnożyć, żeby było jak najwięcej podziałów. I gdzie jest ta wspólna Polska, gdzie jest ta idea kraju solidarnego? Nie, to jest Prawo i Sprawiedliwość, to jest polityka Zjednoczonej Prawicy. Nie można powiedzieć, panie pośle Zębaczyński, że Prawo i Sprawiedliwość zapomina o przedsiębiorcach, bo Prawo i Sprawiedliwość na tarczę dla przedsiębiorców w okresie pandemii przeznaczyło ponad 214 miliardów złotych. To są realne pieniądze, żeby przedsiębiorcy mogli funkcjonować, żeby mogli utrzymać swoje przedsiębiorstwa, miejsca pracy, żeby ludzie mogli dzięki temu wsparciu rządowemu żyć. Pani poseł Marcelino, zapraszam panią do Nysy. Pokażę pani, jak wygląda budowa żłobków i przedszkoli ze wsparciem rządu. Program Maluch Plus już funkcjonuje. Nie ma sensu powielanie i mówienie o czymś, co już jest. Nie ma sensu mówić o budowie dróg, jeżeli ten fundusz dróg samorządowych jest rozwinięty i cały czas to funkcjonuje. Inwestycje, które są realizowane przez państwo, inwestycje, które są realizowane przez samorządy dzięki wsparciu państwa, to również budowa mieszkań, to są miejsca pracy, to jest utrzymywanie gospodarki na tym poziomie, który pozwala nam dzisiaj właśnie szczycić się tym miejscem na podium wśród krajów Unii Europejskiej, które najlepiej poradziły sobie z kryzysem, gdzie PKB najmniej spadło, gdzie są najlepsze perspektywy wzrostu na przyszłe lata. Dziękuję Państwo bardzo. Państwo próbujecie wmawiać, że kredyt jest czymś złym. Kredyt, który jest dobrze zaciągnięty, który jest zaciągnięty na rozwój, jest dobrym kredytem, bo on przyniesie dochody w przyszłości. Mówił Paweł Nakonieczny z Prawa i Sprawiedliwości, który wywołał przy okazji posła Zębaczyńskiego i panią poseł Zawiszę, więc pozwolę teraz się odnieść. Panie pośle Zębaczyński. No nie wiem, panu posłowi TVP Info to tak wyprało mózg, czy przepraszam panu, nie wiem jaką funkcję pełni ten pan z PiS-u, który przed chwilą mówił, no ale mniejsza z tym. Powiem wprost, odpowiedź na to, co należy w Polsce zrobić jest i leży na stole od dawna. Należy przede wszystkim rozdzielić państwo od kościoła, należy naprawić służbę zdrowia poprzez właściwe wyliczenie wszystkich świadczeń. Należy przede wszystkim wprowadzić ustawę jasne zarobki po to, żeby w każdym ogłoszeniu o pracę było wiadomo, ile za tą pracę otrzyma się wynagrodzenia, co również zmniejszy lukę płacową, zaktywizuje kobiety. Trzeba powiedzieć wprost, to co opozycja chce zrobić, to jest katalog rozwiązań na wielu płaszczyznach, ale ja nie będę mówił w imieniu całej opozycji, ja powiem w imieniu Nowoczesnej. My na przykład mieliśmy tą odwagę cywilną i mówiliśmy od początku, że obniżenie wieku emerytalnego jest błędem. Czy wy populiści z PiS-u macie odwagę przyznać się do tego? Nie, nie powiecie tego wprost, ale kiedy wysyłaliście Krajowy Plan Odbudowy do Brukseli, to tam było napisane, że w Polsce wiek jest emerytalny za niski, że w związku z tym głodowe emerytury. I niech wszystkie panie, które nas tutaj słuchają, wiedzą o tym, że to przez populistów z PiS-u będą miały głodową emeryturę. Że to przez populistów z PiS-u, którzy zamiast inwestować to, co mówi opozycja, w kreatywną gospodarkę, żebyśmy w Polsce mieli jakąkolwiek technologię wytwarzaną. Jest teraz czas zielonej energii. Dlaczego ten rząd nie postanowi, skoro chce cały czas zajmować się dystrybuowaniem publicznego grosza, zainwestować w technologię wokół tego? Panie pośle, żeby jeszcze pani Marcelina Zawisza mogła się odnieść. Jeszcze Marcelina Zawisza, Lewica. No znaczy, przede wszystkim to, że brakuje w Polsce 370 tysięcy miejsc w żłobkach, to nie jest tajemnica. To są dane, które są ogólnodostępne. I to, że Prawo i Sprawiedliwość powoli ciurkiem buduje, to tak samo Platforma Obywatelska ciurkiem budowała. Problem jest taki, że nie wykorzystaliście szansy na jakościową zmianę. Tak, żeby kobiety mogły pójść do pracy, wrócić do pracy, zdecydować się na dzieci i nie bały się tego, że ich zarobki spadną, że zostaną zwolnione z pracy, że będą musiały z tej pracy zrezygnować. Ale nie wykorzystaliście tej szansy. Tak samo jak nie wykorzystaliście, patrzę na Nowy Ład i nie widzę tam absolutnie żadnego zwiększenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, dofinansowania Inspekcji Pracy, tak żeby pracownicy i pracownice w Polsce czuli się bezpieczni i żeby mogli mieć pewność, że jeżeli ich prawa są łamane, to państwo stanie po ich stronie. Nie wykorzystaliście naprawdę jakby ogromnej szansy na to, żeby wesprzeć w Polsce pracowników, polskich pracowników, tych, którzy pracują w
naszym kraju. I my zaproponowaliśmy rozwiązania, konkretne, proste rozwiązanie. Na przykład, żeby Państwowa Inspekcja Pracy mogła na miejscu ustanawiać stosunek pracy i jeżeli to jest niezgodne z tym, co myśli pracodawca, to żeby to pracodawca musiał iść do sądu, a nie pracownik do sądu pracy i po 2 latach procesu sądowego, żeby sąd zmienił mu umowę. No przecież to jest jakby tak naprawdę zostawianie pracowników samych sobie. My mamy rozwiązania, one konkretne rozwiązania, które nie wymagają ani dużych nakładów finansowych, ani jakiejś, nie wiem, skomplikowanych ustaw. To są proste rzeczy, które my jako Lewica zaproponowaliśmy, żeby na przykład w czasie pandemii nie zwalniać ludzi za to, że chorują, a w tym momencie dzieje się to w tym między innymi w państwowych spółkach. Na przykład Poczta Polska zwalnia pracowników, którzy długotrwale są na zwolnieniu chorobowym. Ja na przykład pomagam pani, która została zwolniona, ponieważ miała wypadek w pracy i nie mogła mieć operacji, ponieważ minister Niedzielski wydał zalecenie, żeby wszystkie operacje, które nie muszą być teraz robione, były robione w późniejszym czasie. I to pani po prostu nie może doczekać się operacji, więc nie może wrócić do pracy, w związku z czym przez pocztę została zwolniona. No to jest sytuacja absurdalna. Mówiła... I do takiej sytuacji wy doprowadzacie i wy pozwalacie na takie sytuacje. Mówiła posłanka Marcelina Zawisza z Lewicy. Czy ktoś z rządzących chciałby się odnieść do tego? Tak, może ja. Senator Czerwiński. Czy nie szkoda czasu na takie trajkotanie, przepraszam jej na temat. Jest jeszcze drugi temat, którym powinniśmy się zająć. Zaś, no, przepraszam, Rzecznik Praw Obywatelskich. Możemy ich setki tutaj przytoczyć. To przecież nie o to chodzi. No to dobrze. W takim razie, jeżeli nie słyszę chętnych do zabrania... Panie profesor, jedna rzecz bardzo ważna. Janusz Kowalski. Janusz Kowalski, dobrze. Trzeba tą wypowiedź, moim zdaniem, absolutnie skandaliczną pana posła Zembaczyńskiego skomentować, bo to już teraz jest pytanie kolejne. Dlatego właśnie Platforma Obywatelska przegrywa wybory, bo już zapomina o swoich kłamstwach. No nie wiadomo, kiedy mówią prawdę, a kiedy kłamią. No po raz kolejny pan poseł Zembaczyński faktycznie zapowiada, że gdyby doszła Platforma Obywatelska do władzy, to wiek emerytalny dla milionów Polaków byłby podwyższony, bo tak trzeba czytać pana wypowiedź. To jest Janusz, właśnie zapowiedź tej liberalnej polityki. No popatrz, liberalnej polityki w błąd, no, swoim pana Zembaczyńskiego, proszę mi nie przeszkadzać. Zapomniałeś, jak byłeś w Platformie, Janusz, nie? Pan, jak to się nazywa, panu nie przeszkadzałem. Nigdy w życiu żaden polityk prawicy nie powinien zagłosować i nie zagłosował za podwyższeniem wieku emerytalnego. Dzisiaj Platforma Obywatelska, która jeszcze w kampanii wyborczej w roku 2020, bo chcę o tym przypomnieć, kiedy Rafał Trzaskowski przyznawał się, że to był błąd, a dzisiaj pan Zembaczyński znowu mówi o tym, że gdyby Platforma Obywatelska rządziła, to znowu by podwyższyła wiek emerytalny dla milionów Polaków. I bardzo dobrze, Janusz, że to mówicie, ja bo pokazujecie po raz kolejny, że kłamiecie, zapamiętać. Kłamiecie, jeszcze raz kłamiecie. Kłamiecie jeszcze raz kłamiecie. Dlatego, tak, jak to poseł się Zembaczyński nazywa, wygrywamy wybory i będziemy w 2033 jako Zjednoczona Prawica wygrywać wybory, ponieważ w tych swoich kłamstwach się po prostu gubicie. Musimy natomiast chyba program społeczny powoli dla milionów Polaków... tę dyskusję, bo mamy jeszcze drugi temat, równie istotny. Dziękuję bardzo wszystkim za wypowiedzi w tej części programu. Przechodzimy do drugiego tematu. Senat odmówił przejęcia kandydatury posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. Parlament już 4-krotnie próbował wybrać następcę Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła na początku września ubiegłego roku. Zgodnie z ustawą RPO, mimo upływu kadencji, rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament jego następcy, ale 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny i straci on moc w połowie lipca. Nieoficjalnie mówi się, że Prawo i Sprawiedliwość chce zaproponować kandydaturę senator niezależnej Lidii Staroń. Ma mieć zarówno poparcie polityków PiS, jak i części Koalicji Obywatelskiej, no bo należała też kiedyś do Platformy Obywatelskiej, a znana jest z tego, że od lat działa społecznie, na przykład wspierając obywateli w walce z egzekucjami komorniczymi. Czy taka kandydatura byłaby do przyjęcia przez Platformę Obywatelską? Tomasz Kostuś, poseł Platformy. Pani redaktor, po pierwsze pan poseł Bartłomiej Wróblewski miał swoje 5 minut w Senacie. Tego czasu nie wykorzystał. Utwierdził senatorów opozycji, że jest osobą, mówiąc delikatnie, kontrowersyjną, że jest czynnym politykiem i szanse swoje pogrzebał. Koalicja Obywatelska, opozycja zgłaszała bardzo dobre kandydatury. Mówię tutaj o pani Zuzannie Blusz, mówię tutaj o panu profesorze Sławomirze Patyrze. Niestety te kandydatury w Sejmie przepadły. A co z kandydaturą drugie, pani drugie, Staroń? Bo mamy po minutkę na wypowiedź także.
Pani redaktor, no czym się różni pan Bartłomiej Wróblewski od pani Lidii Staroń? No, pan Bartłomiej Wróblewski jest czynnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, a pani Lidia Staroń, z całym szacunkiem dla jej dorobku, jest senatorem. I uważam, że jeszcze nie jest za późno. Jeszcze mamy okazję wybrać wspólnie rzecznika apolitycznego, bezstronnego, takiego, który będzie reprezentantem Polek, a nie partii politycznych. Rzecznika, który będzie gwarantem prawa, swobód obywatelskich i reprezentacji wszystkich obywateli. A nie rzecznika, który będzie otwierał kolejny front wojny polsko-polskiej, który będzie na wojnie politycznej z Unią Europejską i całym demokratycznym światem. A więc jeszcze nie jest za późno. Jeszcze możemy takiego rzecznika apolitycznego, bezstronnego wybrać. Czyli rozumiem, że jednak nie Lidia Staroń, zdaniem Tomasza Kostusia z Platformy. Janusz Kowalski, Solidarna Polska. Najważniejszą kwestią jest to, żeby przejść do ofensywy merytorycznej i na najbliższych posiedzeniach Sejmu przyjąć ogromny pakiet ustaw, który składa się na Polski Ład. I to jest najlepsza odpowiedź na tą, myślę, infantylną, nieodpowiedzialną, zresztą słyszeli państwo tutaj dzisiaj przez posła Zebrańczyńskiego opozycję, która kompletnie nie ma nic do zaproponowania. Ale ja pytam o rzecznika praw obywatelskich, panie pośle. My proponujemy realne poprawy dla 18 milionów Polaków. Co do rzecznika praw obywatelskich, no to pokazuje, że po tych smutnych latach Adama Bodnara, człowieka, który absolutnie skompromitował konstytucyjny organ rzecznika praw obywatelskich, nie zajmował się prawami obywatelskimi, ale zajmował się prawami ideologii, ludzi ideologii, aktywistów, gender, LGBT. Nie było go nigdy tam, gdzie potrzebowali warszawiacy pomocy przy kwestiach dotyczących mafii reprywatyzacyjnych. Tutaj Adam Bodnar był kompletnie nieaktywny i dzisiaj Platforma Obywatelska blokuje dla milionów Polaków wybór merytorycznego rzecznika, takim był właśnie Bartłomiej Wróblewski, który właśnie dbał o prawa obywatelskie. Ja nie ukrywam, że jestem zwolennikiem jednak tego, aby rzecznikiem praw obywatelskich, nawet jeżeli trzeba będzie zmienić ustawy, został ktoś, kto naprawdę z silnym społecznym mandatem odbuduje prestiż tego konstytucyjnego organu, tak bardzo zniszczonego przez Adama. Mówił Janusz Kowalski z Solidarnej Polski. Dziękuję bardzo. Ryszard Galla, mniejszość niemiecka. No, panie redaktor, szanowni państwo, chciałbym tutaj zaprotestować, jeśli chodzi o głos pana posła Kowalskiego. Pan Bodnar był jednym z lepszych rzeczników praw obywatelskich. Naprawdę interesował się tematami, które naprawdę dotyczyły obywateli. Natomiast jeśli chodzi o wybór, no myślę, że w dalszym ciągu Zjednoczona Prawica próbuje brnąć w kierunku takim, żeby mieć swojego człowieka, na którego można by było oddziaływać, prawda? I tutaj jestem przeciwnikiem, aby szczególnie taki aktywny, urzędujący, nie wiem, parlamentarzysta był kandydatem na rzecznika praw obywatelskich. Czy to pan Wróblewski, czy też nawet pani Lidia Staroń. Wydaje mi się, że stać Zjednoczoną Prawicę na to, aby przedstawić takiego kandydata, który mógłby być akceptowanym przez praktycznie całość sceny politycznej. Dziękuję bardzo. To był Ryszard Galla z mniejszości niemieckiej, poseł oczywiście. A teraz pani poseł Marcelina Zawisza, Lewica. Znaczy z tego, co zrozumiałam z doniesień oczywiście medialnych, to jest, że poparcie dla pani senator Staroń będzie tylko i wyłącznie w sytuacji, w której zagłosuje ona za panem Wróblewskim w Senacie. To się nie wydarzyło, w związku z czym moim zdaniem w ogóle nie mam o czym rozmawiać. To, co chciałabym powiedzieć i co chciałabym sprostować, to co powiedział pan poseł Kowalski, to znaczy przede wszystkim jest tak, że pan rzecznik praw obywatelskich, pan Adam Bodnar, nie tylko opowiadał się po stronie ofiar reprywatyzacji, ale przypominam, że to Solidarna Polska miała zgłosić i złożyć do laski marszałkowskiej ustawę reprywatyzacyjną, której się po dziś dzień nie doczekaliśmy. Ja pamiętam tą piękną konferencję Patryka Jakiego, który prezentował założenia do ustawy i mówił, że już zaraz, za momencik będzie ustawa i tej ustawy nadal nie ma. W związku z czym ofiary reprywatyzacji nadal czekają na tą ustawę i nadal nie mogą się doczekać. Leży jedna w Sejmie, będzie teraz głosowana na tym najbliższym posiedzeniu Sejmu. Jest wniosek o włączenie jej pod obrady, więc mam nadzieję, że Solidarna Polska solidarnie zagłosuje za ustawą, która jednak w Sejmie się znalazła. Jest to ustawa
autorstwa Lewicy, posłanki Magdaleny Biejat. Mam nadzieję, że to nie będzie dla Państwa przeszkodą, ponieważ trzeba działać dla ludzi, a nie patrzeć na to, kto się podpisał pod konkretną ustawą. Jest to ustawa, która z tego, co wiem, realizuje bardzo dużo elementów, o których mówił Patryk Jaki, w związku z czym liczę na Państwa głosy. Dziękuję bardzo. To była Marcelina Zawisza, poseł z Lewicy. Teraz senator Jerzy Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego mamy trzy pewności. Pewność pierwsza, od 16 lipca pan Bodnar nie będzie pełnił obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest pewność. Pewność druga to jest taka, że jeśli do tego momentu, do 16 lipca, nie uchwalimy odpowiedniej ustawy, o którą zwraca się Trybunał Konstytucyjny do Sejmu i do Senatu, to pan Bodnar wyznaczy wtedy swojego następcę i to może być na przykład któryś z jego zastępców. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. I pewność trzecia, albo raczej bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że przez ten czas, i to trzeba zacząć jak najszybciej ze względu na to, że Senat może opóźnić o te swoje 30 dni, pan Grodzki może tutaj jakby odpowiednio, czy raczej nieodpowiednio się zachować. Otóż Sejm i Senat powinny uchwalić odpowiednią ustawę zmieniającą nowelizację zmieniającą ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich i w tejże ustawie, w tej noweli powinien się znaleźć zapis, że w przypadku takim, że rzecznik nie jest powołany zgodnie z procedurą konstytucyjną, otóż w takim przypadku marszałek Senatu wskazuje czy też powołuje osobę, która pełni obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. I tak się przypuszczalnie stanie, sprawdzimy to do 16 lipca. Mówił senator Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Czerwiński. Co na to Witold Zembaczyński z Nowoczesnej? No, dziękuję panie redaktorze, że to podkreśla, bo niektórym ciężko to zapamiętać, oni by pełnili ważne funkcje państwowe. Ja uważam tak, że w tej chwili ta batalia, która się toczy o to, żeby siłami paktu senackiego, bardzo skutecznego paktu, w którym to PiS jest opozycją, zapewnić wszystkim obywatelkom, obywatelom prawo do posiadania już ostatniej niezależnej instytucji broniącej ich praw, którą godnie reprezentował Adam Bodnar, bo nie kłaniał się żadnej władzy. Jest to niezbędne, żeby ta batalia skończyła się sukcesem, bo to jest w interesie tych wszystkich ludzi, którzy protestują w Polsce, na przykład z strajku kobiet. A przypomnę, że ten poseł PiS-u, który został ostatnio odrzucony przez Senat, pan Wróblewski, jest jednym z oprawców praw kobiet przed Trybunałem Konstytucyjnym, inicjatorów tej zbójeckiej ustawy zakazującej totalnie aborcji w Polsce. Więc takie osoby, jak i inni politycy, absolutnie nie są dla mnie do zaakceptowania. Nie toleruję żadnych polityków na funkcjach, które mają być bezpośrednim odzwierciedleniem zabezpieczenia interesu obywateli. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być niemą instytucją w Polsce. Proszę zobaczyć, jak jest potrzebny byle jaki głos niezależności od władzy w Polsce, na przykładzie Mariana Banasia, który co prawda zatrzymał się w pół drogi w sprawie oceny wyborów kopertowych, być może w które również jest zamieszany Janusz Kowalski, będziemy to badać, prawda, czy tylko jego przełożony Sasin, czy również on, i złożył zawiadomienie na zarządy spółek Poczty Polskiej, a nie zrobił tego w stosunku do premiera, czy kancelarii prezesa Rady Ministrów, konkretnych tam pracowników i sekretarzy stanów. Panie pośle, bo nasz program kończy jeszcze 3 osoby. Także trzeba do końca walczyć o niezależnego, apolitycznego rzecznika praw obywatelskich i zrobić to dla mieszkańców. Dziękuję. Mówił Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej Nowoczesna. A teraz Paweł Nakonieczny, Prawo i Sprawiedliwość. No właśnie jedna rzecz. Jeżeli kandydat opowie się za prawem dzieci nienarodzonych, za prawem do życia dla wszystkich, będzie nieakceptowany przez opozycję. I to widać właśnie na przykładzie pana Wróblewskiego. I wypowiedzi chociażby pana posła Witolda Zembaczyńskiego z Nowoczesnej. Żaden rzecznik praw obywatelskich, który będzie miał na sercu wartości konserwatywne, nie będzie do zaakceptowania przez tą większość senacką, która jest w tej chwili, to widać. Pan Adam Bodnar jako rzecznik praw obywatelskich był rzecznikiem politycznym, ideologicznym. Jako samorząd zniski mieliśmy z tym również do czynienia, choćby w kampanii wyborczej samorządowej, gdzie ewidentnie próbował swoimi działaniami wpłynąć na
przebieg kampanii chociażby albo na wynik wyborów i to widać, na to są odpowiednie dokumenty działania pana rzecznika, który działał pod wpływem osób zaangażowanych również w wybory. Skompromitował urząd rzecznika, był złym rzecznikiem, to już wielokrotnie mówiłem na tym forum, nie zajmował się sprawami osób, które tego potrzebowały i opozycji najwygodniej, najwyraźniej taki rzecznik jest wygodny, bo będzie bronił interesu tylko określonej grupy wyborców. Niestety Nowoczesna i Platforma Obywatelska ma taki cel, aby ta instytucja w taki sposób funkcjonowała dzisiaj. Uważa Paweł na konieczność Prawa i Sprawiedliwości. Robert Cistek, Kukiz 15. Co z tym rzecznikiem? Od 2015 roku w strategii zmiany postulujemy pewnego rodzaju rozwiązania ustawowe, ustrojowe, gospodarcze, dla których, które mogłyby doprowadzić do tego, żeby nam się żyło dużo, dużo lepiej. Jednym z takich rozwiązań jest wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, między innymi również prokuratora generalnego, poprzez wybory, ale ogólne. To ludzie powinni wybierać swojego rzecznika, a nie politycy. To, że politycy się spierają, że taki, siaki, owaki ma być ten Rzecznik Praw Obywatelskich, to jest naprawdę mało ważne. Ważne jest, co obywatele sądzą o takim rzeczniku i to czyli obywatele powinni wybierać tego rzecznika. Dziękuję bardzo, Robert Tistek, Kukiz 15. Piotr Pancześnik, Porozumienie. Minutka, tak jak dla wszystkich. Z ustaleniami wewnątrzkoalicyjnymi teraz my zgłosimy jako Porozumienie swojego kandydata na rzecznika praw obywatelskich. A co do polityczności, to chcę przypomnieć tutaj pana Tadeusza Zielińskiego, ministra w rządzie Cimoszewicza, Adama Zielińskiego, posła z nastrojem kontraktowym, czy panią Irenę Lipowicz, posłanką pierwszej, drugiej, trzeciej kadencji. Więc tutaj czasami trzeba by było się zatrzymać w pół kroku. A jeszcze adwokatem do pani posłan. Poseł, w Polsce akurat dysproporcja między zarobkami brutto mężczyzn a kobiet jest jedna z najniższych w Europie, a jeżeli chodzi o dostęp do najwyższych stanowisk, czyli Rady Nadzorczej i ten management, to jest jedna z najlepszych w Europie. Więc niestety, drodzy goście, nie mamy. Bo tutaj Polska naprawdę powinna już uderzyć się w pierś czasu na dyskusję. Tam, gdzie właśnie mamy do czynienia z pracami opiekuńczymi, czyli wspierającymi. Za 2 minuty, godzina 12, musimy kończyć, bo za chwilę wiadomości w Radiu Opola. Jeszcze reklamy przed nami. W programie udział wzięli Marcelina Zawisza, Lewica, senator Jerzy Czerwiński z Prawa i Sprawiedliwości, poseł Ryszard Galla, Mniejszość Niemiecka, poseł Tomasz Kostusz, Platforma Obywatelska, poseł Janusz Kowalski, Solidarna Polska, Zjednoczona Prawica, poseł Witold Zembaczyński, Nowoczesna, Paweł Nakonieczny, Prawo i Sprawiedliwość, Robert Tistek, Kukiz 15 i Piotr Pancześnik. Dziękuję, Porozumienie, dziękuję bardzo. Program zrealizował Maciej Dudek, a za uwagę dziękuję Aneta Skomorowska-Kobza.